Chwała Jezusowi. Jak dobrze widzieć was wszystkich tutaj. Dobrze być razem przed Bożym obliczem. Kiedy patrzę na to, że nawet z hełma ludzie tu są, to wydaje mi się, że mi się wydaje. I te 16 lat, które spędziłem w hełmie, będąc sam pastorem, były dla mnie czasem nauki, czasem bycia z Jezusem i powiem wam, to są Boży ludzie. Też dziękuję chórowi za błogosławieństwo, którym tutaj tak nas uraczył. Wiecie, Bóg błogosławi te pieśni. Dla mnie te pieśni są jak kazanie. Są jakby głoszenie słowa. I powiem wam tak samo, kiedy nasz zespół chwały, uwielbiania, który dzisiaj słyszeliście, ma tu próby, to czasami celowo sobie uchylę drzwi i po prostu lubię posłuchać. Bo dobrze jest, kiedy Pan jest obecny wśród nas. Amen. Wiecie, kiedy w szkole nie ma jakiegoś ucznia, to lekcje trwają. Ale kiedy nie ma nauczyciela, lekcje są odwołane. I kiedy w kościele nie ma kogoś z nas, to można go wyjść, znaleźć, można go próbować odszukać. Ale kiedy nie ma Bożej obecności, zatrzymuje się lekcja, zatrzymuje się błogosławieństwo, zatrzymuje się Boże działanie. Dzisiaj chciałbym, mam ten przywilej, dzielić się tutaj Słowem Bożym. I zdaję sobie sprawę, że i ten dzisiejsze nabożeństwo, i to, co nas otacza, mówi nam, moje miejsce, mój czas na tym świecie jest tylko taką maleńką kropelką w tym wielkim Bożym planie. Pojawiamy się i przemijamy. Jesteśmy jak para, mówi Słowo Boże. Ale w czasie tej naszej wędrówki musimy przejść wierni Panu Jezusowi, wierni Bogu. Chciałbym was dzisiaj zabrać w tym moim wykładzie. Wierzę, że Pan Jezus przyzna się do tego, co będę dzisiaj zwiastował i głosił z tego miejsca. Chciałbym was zabrać do pałacu króla Dawida. Chciałbym, byśmy zobaczyli na pewien epizod w jego życiu, pewne wydarzenie w jego życiu, które mało brakowało, a wywróciłoby go. Mało brakowało, a sprawiłoby, że zniknąłby z historii jako negatywna postać, ale wtedy pojawił się ten, który przychodzi na ratunek tym, którzy toną. Jedna stara pieśń mówi, jestem tylko grzesznikiem, zbawionym jego krwią. Gdy wydano wyrok śmierci, on me miejsce wziął. I kiedy na człowieku jest wyrok śmierci, przychodzi ten, który chce ratować, który chce pomagać. Jak powiedziałem, chciałbym zabrać was do pałacu króla Dawida. Do dnia, kiedy Dawid umocnił swoje królestwo. Jak wiecie, wiele problemów miał, wielu wrogów, ale nareszcie był wielkim królem. W państwie panował dobrobyt. I kiedy czytamy drugą księgę Samuela, to praktycznie od samego początku, można powiedzieć od piątego jej rozdziału, właściwie tylko same powodzenia, samo błogosławieństwo, same dobre rzeczy. Patrzymy na króla, który jest powołany, zbawiony, używany, poważany, zadowolony, król Dawid. I chciałbym dzisiaj powiedzieć, że wielkie problemy w twoim i moim życiu, tak samo to dotyczy mnie, jak dotyczy was, wielkie problemy zaczynają się zawsze od małej bezsilności. Od małej jakiejś takiej gniewu. Małego jakiegoś uczynku, od bezmyślności, która czasami nas otacza. Powiem tak, rozdział, z którego chcę dzisiaj czytać, opisuje króla Dawida. Ale nie jest w tym miejscu, w którym miał być, nie to miejsce, nie ten czas, niewłaściwi ludzie i podejmuje niewłaściwe decyzje. Zanim przejdę do Słowa Bożego, powiem w ten sposób. Większość z was tutaj, przyjaciele, bracia, siostry, jeździ samochodem. I kiedy jedziemy samochodem, widzimy znak stop. Wszyscy wiedzą, co to jest znak stop? Stop znaczy zwolnij, tak? Nie, stop znaczy stop, dokładnie. Stop nie znaczy zwolnij, stop znaczy stop. I kiedy widzimy znak stop, możemy zatrzymując się ocalić nasze i czyjeś życie. Ze znakiem stop jest tak, że najpierw go widzimy, potem czytamy, co na nim pisze, albo już wiemy, co na nim pisze. Potem zwalniamy, a potem się zatrzymujemy.
A co się stanie, jeżeli najpierw go widzimy, potem nie zwalniamy, a potem się nie zatrzymujemy? Dużo huku, dużo hałasu i dużo problemów. Podobnie jest, kiedy w nasze życie przychodzi grzech. Najczęściej, kiedy w nasze życie przychodzi grzech, tak samo wiemy, co to jest, jak wiemy, czym jest znak stop. Ale nie zatrzymujemy się, jedynie zwalniamy i oceniamy sytuację według siebie. Gdy przychodzi w nasze życie grzech, mamy kilka możliwości, by się zatrzymać i o tym chciałbym dziś powiedzieć. Korzystając z tego, że mamy tą rocznicę, że mamy czas, gdy możemy przemyśleć, wsłuchać się w Słowo Boże, każdy z was jest powołany, aby dojść wiernie ze swoim Panem do końca. Amen. Każdy z was. I tym łatwiej się zatrzymujemy na stopie, im więcej w nas Jego Słowa, im bardziej czujemy, co Jego Słowo mówi. Jeżeli zbagatelizujemy to, jeżeli przestaniemy zwracać uwagę na to, co próbuje dzisiaj osłabić twoją, moją wiarę, twoje i moje świadectwo, twoje i moje dobro, które chce w nas włożyć Bóg, które chce w nas włożyć Jezus, przez swoje prowadzenie dojdzie do katastrofy. Chciałbym dzisiaj przeczytać opowieść ze Starego Testamentu, która zabierze nas prawie że w dół zagłady, w dół katastrofy i rozświetli Bożą łaskę. Jak powiedziałem, rozdziały, które poprzedzają 11 rozdział drugiej księgi Samuela, z której będę czytał, poprzedza właściwie pozytywne działanie, sukces, zwycięstwo, opis dobrego, sprawiedliwego króla, ale pewnego dnia przyszedł ten czas, kiedy coś się zmieniło. I kiedy przechodzimy do 11 rozdziału drugiej księgi Samuela, mamy pierwszych 17 wersetów, które chcę czytać. Wiecie, co się dzieje w tych 17 wersetach? W 17 wersetów, w 17 drobnych chwil wielki Boży mąż stacza się na samo dno rozpaczy. W 17 wersetów dzisiaj mogę powiedzieć, bo mamy Biblię podzieloną na wersety. Kiedyś Biblia nie była podzielona na wersety. To jest całkiem, wersety są całkiem nowym wynalazkiem, wam powiem. Wcale długo nie istnieją. Ale mogę tak powiedzieć, w 17 wersetów, w 17 chwil nie zdążyło minąć wiele czasu, a wielki, sprawiedliwy król strasznie, strasznie upadł. Przeczytajmy to słowo. 11 rozdział drugiej księgi Samuela od 1 do 17 wersetu. Następnego roku, w czasie kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, wysłał Dawid Joaba wraz ze swoimi wojownikami i z całym Izraelem i ci splądrowali ziemię Amonitów i oblegli Rabbę. Dawid wszakże pozostał w Jeruzalemie. I przytrafiło się, że pod wieczór Dawid wstał ze swojego łoża i przechadzał się po tarasie swojego królewskiego domu i ujrzał z tego tarasu kąpiącą się kobietę, a była to kobieta wielkiej urody. Dawid posłał, aby się czegoś dowiedzieć o tej kobiecie. Powiedziano mu, jest to Batrzeba, córka Eliama, żona Uriasza, Chetejczyka. Dawid posłał gońców i kazał ją sprowadzić, a gdy ona przyszła do niego, obcował z nią, a właśnie była ona po swoim oczyszczeniu. Potem powróciła do swojego domu. Kobieta ta poczęła. Posłała więc wiadomość do Dawida tej treści. Poczęłam. Wtedy Dawid posłał do Joaba rozkaz. Przyszli do mnie Uriasza Chetejczyka. A Joab przysłał Uriasza do Dawida. A gdy Uriasz przybył do niego, wypytywał go Dawid, jak się powodzi Joabowi, jak się powodzi wojsku i jaki przebieg ma wojna. Potem rzekł Dawid do Uriasza, idź do swojego domu i umyj swoje nogi. A gdy Uriasz wyszedł z domu króla, niesiono za nim dar od króla. Lecz Uriasz położył się w bramie domu królewskiego razem ze wszystkimi sługami swojego pana i do swojego domu nie poszedł. I doniesiono Dawidowi, Uriasz nie poszedł do swojego domu. Dawid kazał więc powiedzieć Uriaszowi, czy nie odbyłeś dalekiej drogi? Dlaczego nie poszedłeś do swojego domu? Uriasz odpowiedział Dawidowi, skrzynia Boża, Izrael i Juda przebywają w szałasach. Mój dowódca Joab i wojownicy mojego pana obozują w otwartym polu, a ja miałbym pójść do mojego domu, jeść i pić i obcować z moją żoną? Jako żyw pan i jak żyje dusza twoja, że takiej rzeczy nie uczynię.
Rzekł więc Dawid do Uriasza: zatrzymaj się tutaj jeszcze dziś, a jutro cię odprawię. I zatrzymał się Uriasz w Jeruzalemie przez ten dzień i przez dzień następny. Dawid zaprosił go, aby jadł i pił u niego i upił go. Wieczorem wyszedł, aby się położyć na swoim posłaniu wraz ze sługami swojego pana, lecz do swojego domu nie poszedł. Rano napisał Dawid list do Joaba i posłał go przez Uriasza. W tym liście napisał tak: postawcie Uriasza na samym przedzie, gdzie bitwa jest najzacięższa, a potem odstąpcie od niego tak, by został ugodzony i poległ. A gdy Joab oblegał miasto, postawił Uriasza w miejscu, o którym wiedział, że tam są najdzielniejsi wojownicy. Gdy zaś wojownicy wypadli z miasta i wszczęli walkę z Joabem, poległo kilku z jego ludzi, z wojowników Dawida. Zginął też Uriasz Chetejczyk. Kiedy pierwszy raz przeczytałem ten fragment, to już zdążyłem się zakochać w królu Dawidzie przez wszystko, co do tej pory o nim czytałem. Potem przez wiele lat mojego chrześcijaństwa czytałem wielokrotnie tą księgę i czytałem Biblię w tym momencie i za każdym razem się dziwiłem. Nie macie takiego poczucia, kiedy przeczytałem te wersety, ten fragment Słowa Bożego, że nie mógłby sobie Dawid jakoś zgrzeszyć inaczej? Nie mógłby sobie zgrzeszyć jakoś tak bardziej normalnie, tylko musiał spać z cudzą żoną, a potem zamordować jej męża? Nie mogłoby to być coś mniejszego? My go tak szanujemy, my go tak podziwiamy, to jest przecież król Dawid. Do tego momentu, kiedy to się stało, Dawid miał w tym czasie około 50 lat już. Już napisał niektóre psalmy, już tyle wspaniałych rzeczy przeżył z Bogiem. No ja rozumiem, gdyby Dawid był jakimś zboczeńcem, erotonmanem, gdyby ścigał za kobietami, powiedzielibyśmy, no tak, no tacy to tak mają. Ale właśnie, że nie był. Jest nam znany z miłości do Boga i z miłości do ludzi, a tutaj coś takiego. Nieraz, kiedy czytam Słowo Boże, to powtarzam, że gdyby człowiek pisał Słowo Boże, to Wydział Propagandy wyciąłby te fragmenty. No bo powiedzieli, jak to nie pasuje. Gdyby to był życiorys jakiegoś działacza, to Wydział Propagandy by to wyciął, ale Duch Święty nie pozwala niczego wycinać. Bóg jest doskonały, Bóg jest święty, a wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, Bóg mówi. Wszyscy. Wszyscy znaczy wszyscy. Jest człowiekiem, który chodził z Panem. Doświadczonym w życiu. Jak mówię, już około 50 lat, wiele się już nauczył i właśnie dlatego Bóg nam dał tą historię. Bo jak mówię, gdyby Dawid był jakimś zboczeńcem, to wtedy byśmy mogli powiedzieć, to nas nie dotyczy, no tak mają tego typu ludzie, ale jest podobny do wielu z nas. Wielu z nas miało chwilę w swoim życiu, gdy śpiewaliśmy hymny, psalmy, gdy modliliśmy się do Boga, gdy doświadczaliśmy coś więcej niż kościelne, religijne życie. Wiecie, ludzie, którzy mają religię, wiedzą, którego dnia się chodzi do kościoła, wiedzą, od której do której trwa nabożeństwo i wiedzą, jakie są święta. Ludzie, którzy kochają Boga, zupełnie inaczej do tego podchodzą. I wiem, że większość z was na tym miejscu kocha Pana Jezusa. Doświadczaliście wspaniałych rzeczy, ale nieraz w życiu zdarzało się i mi, i wam upaść. Ja nie należę do pastorów, którzy mogliby o sobie powiedzieć, że nigdy nie upadli. Dlatego kocham grzeszników. Dlatego już nie gorszy mnie, że inni mają problemy, ponieważ sam nieraz miałem w życiu problemy. Wcale nie gorszy mnie to, a raczej smuci. Nieraz mówię z tego miejsca, że zgorszenie jest cechą ludzi słabych. To ludzie słabi się gorszą. Ludzie, którzy trzymają się Jezusa, będą się smucić, ale nie będą się gorszyć. Nie chcę być słaby. Chcę mieć siłę być błogosławieństwem dla innych. Chcę mieć siłę móc innych podnosić i ratować. Ale nigdy nie będziemy mieli tej siły, jeśli się sami nie przyznamy. Jest takie dobre polskie przysłowie. Zapomniał wół, jak cielęciem był. I to dobre przysłowie można by przełożyć. Zapomniał grzesznik, jak grzeszył. I udaje świętego. Jesteśmy święci przez krew baranka. Przez to, co za nas zrobił Jezus. A nie przez to, że coś wiemy, ale przez to, co zrobił Bóg. Dawid jest podobny do nas. Nieraz my też w wielu pieśniach, kazaniach, działaniach i latach
Uwielbialiśmy Pana. Wielu z nas nigdy nie przypuszczało, że może odejść. Wiecie, najpokorniejszymi ludźmi, jakich spotkałem w kościele, to byli ludzie, którym kiedyś się zdarzyło upaść. Zauważyliście to? Ci, którzy gdzieś upadli. To byli zawsze najbardziej pokorni bracia, którzy do mnie podchodzili i mówili: bracie Mirku, albo pastorze Mirku, zdarzyło mi się w życiu upaść. Bracie, zdarzyło mi się tak upić, że aż nie wiedziałem, że się mogę tak upić. Zdarzyło mi się powiedzieć żonie coś, co nie przypuszczałem, że powiem. Zdarzyło mi się zrobić i tam coś jeszcze mówią. I wiecie co? Ja ich rozumiem. Ja wiem, bo wszyscy zgrzeszyli. I to nie jeden raz. Wielu z nas upada i ta historia jest dla nas. Jeżeli będziemy na nią patrzeć okiem, które tylko sądzi, zobaczymy dobrego króla, który stał się złym. Ale jeżeli popatrzymy na nią tak, jak Bóg chciał ją nam pokazać, zobaczymy znowu i jeszcze bardziej przekonani będziemy śpiewać, że cudowna Boża łaska. Ta historia nie zezwala na grzech, ale mówi, jak on działa i dokąd prowadzi. I dlatego właśnie ta historia jest dla nas. Nikt z nas, chce wam coś powiedzieć ważnego. Na całą tą salę, każdemu z was mogę to powiedzieć w oczy. Nikt z was nie jest wystarczająco duchowy, by nigdy nie upaść. Nikt z was nie jest tak silny, by mógł wstać i powiedzieć: ja nigdy nie upadnę. Jak ktoś myśli, że jest, radzę postudiować życiorys Piotra. Bóg zawsze i wszędzie chce powiedzieć nam, że miłuje grzesznika, również w tej historii. Bóg kocha grzesznika i nienawidzi grzechu. Religia kocha grzech i lubi go w ukryciu robić, ale nienawidzi grzesznika. A Ewangelia od religii tym się różni, że Bóg kocha grzesznika, a nienawidzi grzechu. I Jego ludzie kochają grzeszników, modlą się o nich i nienawidzą grzechu. Bóg zawsze i wszędzie chciał to powiedzieć. Jeśli skupimy się na grzechu Dawida, nie w ten religijny sposób, ale zobaczymy w nim na naturę Boga, który tam zadziałał i na to, kim naprawdę jest człowiek, to powiem wam, przyjaciele, że będziemy się mogli dzisiaj z tej historii czegoś nauczyć. Bo Słowo Boże jest pożyteczne do nauczania, do napominania, do wychowania, aby z nas zrobić Bożych ludzi, mówi samo o sobie. Zacznijmy od tego, co dotyczy nas wszystkich. Zacznijmy od tego, kiedy po raz pierwszy Dawid mógł się zatrzymać, ale się nie zatrzymał. To coś nazywa się zaniedbanie. To jest pierwszy punkt mojego dzisiejszego kazania, nauczania czy dzielenia się słowem, jak chcecie to nazwać. Wszystko układa się fajnie. Wszystko działa świetnie, jest rewelacyjnie, Dawid ma się świetnie, królestwo ma się świetnie, w pięknej sypialni, w bogatej pościeli, z pięknym widokiem na miasto, żyć, nie umierać, by ktoś powiedział. Wiecie, co znaczy zaniedbanie? Gdy coś zaniedbuję, to znaczy, że nie robię tego, co do mnie należy. A to oznacza, że nie jestem w miejscu, w którym powinienem być. Czyli kiedy zaniedbuję coś duchowo, Bóg mówi, byśmy trwali w słowie, trwali w modlitwie. Jak wiecie, dla Żydów początek i koniec dnia to był wieczór. I Biblia też mówi, niech nad gniewem waszym nie zachodzi słońce. W nowe rzeczy wchodźcie z nowym sercem, z nowym życiem. I kiedy zaniedbujemy taką duchowe oczyszczenie, Słowo Boże mówi, że kiedy wyznajemy nasze grzechy, kiedy mamy społeczność z dziećmi Bożymi, krew Jezusa oczyszcza nas, nasz duchowy organizm działa dobrze. Kiedy to zaniedbujemy, to znaczy, że nie robimy to, co do nas należy, przestajemy być tam, gdzie powinniśmy być, mówić to, co powinniśmy powiedzieć i robić to, co powinniśmy zrobić. To jest miejsce, z którego ciągle można łatwo pokutować. To może się zaczynać od drobnych rzeczy, na przykład zbór się modli, ale ja na przykład myślę, że wcale nie muszę. Ja już swoje wymodliłem, ja mam lepsze plany. Zbór bierze udział w jakichś zmaganiach, zbór coś robi, no ja sobie decyduję odpuścić nabożeństwo. Wygląda tak niewinnie, właściwie nic nawet się złego nie stało. No przecież każdemu wolno. Wiecie, nawet żeby przejść 100 kilometrów, trzeba zrobić pierwszy krok. Żeby upaść głęboko, trzeba najpierw zrobić pierwszy krok. Ten pierwszy krok nazywa się zaniedbanie. Kościół może iść przez jakieś zmagania. Jesteś potrzebny.
Nie jesteście powołani po to, żeby w kościołach wysiadywać ławki. Jesteście powołani po to, aby chociaż raz w roku każdy z was, jak tu siedzi, mógł chociaż jednemu człowiekowi na tym świecie powiedzieć, że Bóg go kocha. Abyśmy mogli czynić dobro, abyśmy się mogli dzielić błogosławieństwem, które dał nam Bóg. Słowo Boże mówi na przykład coś takiego, i to nie jest sugestia, tylko przykazanie. To my, nowoczesne chrześcijaństwo XX i XXI wieku, zrobiliśmy z tego sugestię. Duch Święty nie mówi, że ja sugeruję. Na przykład nie odpuszczajcie wzajemnych spotkań waszych. Jak to jest u niektórych w zwyczaju. To nie jest sugestia, to jest przykazanie. Wiesz, dlaczego Bóg mówi, żebyś nie opuszczał zebrań? Nie bój się, Bóg wie, kiedy jesteś w pracy. Bóg wie, kiedy jesteś chory i Bóg wie, kiedy jesteś leniwy. Amen? Bóg wie. I Bóg mówi, nie odpuszczajcie. A wiecie czemu? Bo jak odpuścicie, to nie będziecie we właściwym miejscu, we właściwym czasie i nie będziecie robić to, do czego zostaliście powołani. I dokładnie tutaj jest, my mamy napisane, nie odpuszczajcie wzajemnych zebrań waszych, a tu jest napisane, gdy królowie zwykli wyruszać na wojnę, Dawid spokojnie sobie siedział w betach, siedział w łóżku. Był nie w tym miejscu, nie robił to, co do niego należy i nie zachowywał się, jak powinien się zachowywać. Gdy królowie zwykli wyruszać na wojnę, Dawid sobie odpuścił i spokojnie został w domu. Biblia mówi, jak to czytałem, wiecie, wpatrywałem się w tekst i tak mnie uderzyło. Biblia mówi, i pozostał w Jeruzalemie. Jak to duchowo brzmi, nie? Gdzie tam się w Jeruzalemie był? Tak nawet chyba lepiej niż inni brzmi. Ale Bóg mówi, nie to miejsce, nie ten czas. Jak to pięknie brzmi. Zobaczcie, Dawid nie siedział w sypialni i Duch Święty nie wprowadza nas do sypialni Dawida, pokazując, że siedzi król Dawid w sypialni i gra w karty z Filistynami i popijają whisky. Nie. On pobożnie był w Jeruzalemie. Nie siedział z Filistynami w swojej królewskiej sypialni pełnej luksusu, wygód, piękne podłogi, piękna pościel, piękne ściany, piękny widok. Leżał sobie chwilkę, troszeczkę mu się nudziło. Coś sobie dziobnął z talerza, parę winogronek. Potem znowu poleżał. I jest takie fajne słowo. Słyszymy je czasami od naszych dzieci. A Bóg je słyszy czasami od nas. I przytrafiło się. Mieliście coś takiego? Kto z was miał dzieci, wie. Czemuś to zrobił? Nie wiem. Jakoś przytrafiło się. To się przytrafiło, bo byłeś w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie. Do dzisiaj pamiętam, jak mi się raz przytrafiło, jak byłem dzieckiem. Nie pomyśleliśmy tylko, że gospodarz się schował w krzakach i poszliśmy kraść kukurydzę. I przytrafiło mi się, siedzieć nie mogłem 2 dni. Przytrafiło się. Nudziło mu się. Nam się zawsze przytrafia. Biblia dzisiaj daje nam lekcję na przyszłość, kiedy się przytrafia i kiedy to się dokładnie dzieje. Król stał ze swojego łoża, a miał w tym czasie być w zbroi, a nie w łożu. Niewłaściwa chwila, niewłaściwy czas. Stał ze swojego łoża, to już było popołudnie, i gdyby był, powiem wam odkrywczą myśl, gdyby był tam, gdzie miał być, nie byłoby go tam, gdzie był. Jakie proste. Gdyby był tam, gdzie miał być, nie byłoby go tam, gdzie był. I czy historia moich i twoich upadków nie jest taka? Kto z was ma odwagę choćby przed samym sobą przyznać się do własnych upadków? Odkryjemy, że dokładnie wtedy upadłem, kiedy powiedziałem to, czego nie powinienem mówić. Byłem tam, gdzie nie powinienem być. Robiłem to, co nie miałem robić. Gdybym robił to, co mówi Słowo Boże, gdybym posłuchał czasem rady mojej żony, moich przyjaciół, gdybym posłuchał prowadzenia Duchem Świętym, to nie byłbym tam, gdzie nie powinienem być. To jest historia naszych upadków. Wiecie, kiedy dzieci najczęściej narozrabiają? Jak się nudzą. Kto ma dzieci, wie o tym. Nie ma nic straszniejszego, niż zostawić znudzone dzieci w domu. Ale to jest zaniedbanie. I z tego miejsca jeszcze łatwo pokutować. Jeśli nasze serce jest czułe, jest pełne Słowa Bożego, z tego miejsca jeszcze możemy się odwrócić, ale dzieją się gorsze rzeczy, bo w tym zaniedbaniu Dawid wstał z łóżka, wszystko było jeszcze dobrze. Mógł w tym miejscu stać w łóżka i wiecie co, bardzo łatwo mógł krzyknąć do służb. Przyprowadźcie mi konia, oni mu co innego przyprowadzą, ale mógł krzyknąć, przyprowadźcie mi konia. Ubrać zbroję, przeprosić Boga, a potem żołnierzy
I zupełnie inaczej by się potoczyło jego życie. Ale pozostał w zaniedbaniu i zrobił drugi krok. Drugi krok to jest pokuszenie. Pokuszenie zawsze przychodzi najpierw delikatnie. Diabeł przychodzi jak dżentelmen na początku. Przychodzi i pyta, czy nie masz może chwilki czasu. Wiecie, w tym miejscu kończy się zaniedbanie i lenistwo i zaniedbanie przechodzi w działanie. W tym miejscu pokutuje się już znacznie trudniej, ponieważ nasze uszy i nasze serce nie zawsze słuchają i nie zawsze pamiętają to, co uczynił dla nas Bóg. Jakub pokazuje przepięknie, w jaki sposób działa natura grzechu. Natura grzechu działa tak, lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Nie wiem, czy słyszycie, co tu opisuje Jakub. Każdy bywa najpierw kuszony przez swoje pożądliwości. Żeby to się działo, trzeba dać temu czas. Trzeba dać temu czas. Które go pociągają i nęcą. Co najpierw robią? Chodź. Pociągają, nęcą. Po co? Żeby wejść z nim w relację. I nie wiem, czy zauważyliście, ten werset wręcz jest napisany tak, jakby opisywał relację seksualną, intymną. Zwróćcie na to uwagę. Pociągają i nęcą. Widzieliście kiedyś ptaszki, jak się stroją w piórka i skaczą? Na balkonie, jak myślicie, dla was to robią? Robią to, żeby co innego zrobić, nie dla was. Ptaszki mają piórka kolorowe, nęcą, skaczą, bo samczyk chce zwabić samiczkę. U rybek jest tak samo, jeśli ktoś hodował rybki. Nawet jak ktoś głupiki hoduje, to wie, że samiczka jest taka bidula, szara myszka, a samiec to same kolory. On nęci. I w przyrodzie jest takie nęcenie. I podobnie działa pożądliwość. Ona najpierw musi pociągnąć i nęcić. Czyli diabeł nie pokaże ci się brzydki z rogami, bo ty byś za tym nie poszedł. Musisz zobaczyć coś, za czym będziesz chciał iść. Czymś, co zatrzyma cię i powie, o, Duch Święty będzie wołał, Mirek, chodź. To jest czas na modlitwę, to jest czas, żebyś był wierny żonie. To jest czas, żebyś jako tata był wierny dzieciom. Moment, poczekaj chwilkę, Duch Święty. Ciekawe. Co to? Nęcą. A kiedy już nęcą i znęcą, to jest napisane, że pożądliwość co zrobi? Pocznie. A nie ma poczęcia bez relacji. Nie wiem, czy wiecie o tym. Z powietrza nic nie pocznie. No może kwiatki na drzewach, tam niektóre się przez wiatr. Ale ogólnie nie ma poczęcia bez relacji. Pożądliwość pocznie. Następną rzeczą każdy z was, kto ma dzieci, to wie, że kiedy dziecko się pocznie, to po pewnym czasie dziecko się co zrobi? Urodzi. A więc gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech. Pocznie, mamy relację z grzechem, chodzimy w nim, rodzi grzech, ale grzech nie od razu jest duży. A gdy grzech dojrzeje, dopiero wtedy urodzi śmierć. A więc A plus B równa się C. Pociąganie, nęcenie, relacja, poczęcie, narodziny, śmierć. To jest to, co Bóg mówi o grzechu. I dokładnie to się zaczyna dziać w Dawidzie i to się dzieje w nas. Gdy wracamy do naszego fragmentu Słowa Bożego, mówiłem wcześniej o zaniedbaniu, teraz mówię o pokuszeniu. I ujrzał z tego tarasu kąpiącą się kobietę, a była to kobieta wielkiej urody. Jak Biblia mówi, że była to kobieta wielkiej urody, to na pewno nie miała jednego zęba i nie była garbata. Jak była pięknej urody, to znaczy, że była pięknej urody. A on zobaczył i jeszcze do tego się kąpała. Wiecie co? Nie wiem, czy ona wiedziała, że król wyjechał, ale z reguły w starożytnych królestwach, kiedy król gdzieś wyjechał, to wiedziano, że król wyjechał. A kiedy król był w pałacu, to wiedziano, że król jest w pałacu. I Biblia mówi, że ona była piękna, ale Biblia nie mówi, że była ułomna. Słuchajcie, ona nie była głupsza niż wy. Macie w domu balkon? To wiecie, co z balkonu widać? A ci, którzy stoją na dole, widzą was na balkonie, zgadza się? Ona nie była ułomna. Wy wiecie, co widać z waszego balkonu i kto was widzi, ona też wiedziała. Nie mieszkała tam od wczoraj.
Wiele razy musiała widzieć królewskich gości stojących na balkonie, wiele razy musiała widzieć króla i tych, którzy mu usługują, jak tam stali, i nieraz widziała ich tam. Ona wiedziała, że może ją zobaczyć ktoś z pałacu, pomimo to zdecydowała się na małą zabawę. Czasem tak się właśnie drażnimy z grzechem, tak nas czasami to dopada, tak to się zaczyna. Dwie strony nie są w tym miejscu, gdzie powinny być i nie robią tego, co powinny być, i będzie problem. I król ujrzał, a jak ujrzał, to zapomniał, że się nazywa Dawid. Jak ujrzał, to zapomniał, jak się nazywa. I w tym momencie rozpoczęło się pokuszenie i współżycie z grzechem. Szybciej niż to współżycie z kobietą zaczęło się z grzechem, który musiał począć śmierć, ale sam został poczęty. Ujrzał król i zapomniał, jak się nazywa. I zwróćcie teraz uwagę, czy wiecie o tym, że jesteście królewskim kapłaństwem, ludem nabytym krwią Jezusa? Czyli macie pewne rzeczy, których inni nie mają. Dawid był królem, ale w tym momencie wszystko, co królewskie i od Boga, dał i włożył w to, by załatwić swoją sprawę. Boży autorytet, Boży czas, królewskie przywileje i wygody, wszystko dla jego ego. Zapomniał, po co to ma. Jesteśmy tym, czym jesteśmy dla chwały Bożej, a nie po to, by załatwić swoją sprawę. I pożądliwość poczęła i posyła tam ludzi. Jak to tutaj pięknie brzmi, aby się czegoś dowiedzieć o tej kobiecie. Czego można się chcieć dowiedzieć o kobiecie, która się kąpie? Wyobrażacie sobie, że przychodzę do was do domu i słyszę, jak prysznic się leje, pyta się, coś dzieje, a moja żona się kąpie. A jak się kąpie? A jaki ma wzrost? A jaki numer buta? A masz może jej zdjęcie? Pomyślelibyście, coś z tym chłopem jest nie tak. Aby się czegoś dowiedzieć o tej kobiecie. A co go to obchodziło? Oczywiście chodziło tylko o wiedzę. Gdy pożądliwość pocznie. I wiecie co? Sługa niesamowicie jasno mu odpowiada. Posyła sługę, który tam idzie sprawdzić, i wraca i mówi mu nawet inaczej niż normalnie w Izraelu. Mówiło się, z reguły się mówiło, taki i taki, syn takiego i takiego, taka i taka, córka takiego i takiego. A ten mu odpowiada pełnym zdaniem. Wraca i on się pyta, kto to jest? Powiedziano mu, to jest Batrzeba, córka Eliama. I coś, czego nigdy w Izraelu nie robiono, on tutaj dodał. Żona Uriasza Chetyjczyka. Dawid, słyszysz? Nie słyszał. My też często nie słyszymy. Bóg mówi jasno, a my słyszymy wszystko, tylko nie to, co mówi. Powiedział wyraźnie. To jest taka i taka żona Uriasza. I tu znów jest, zobaczcie, trzeci raz był moment, żeby się wycofać. Znowu mógłby pokutować. Znowu mógłby się odwrócić, ale nastrój, chwila. Wiecie, gdy zaskoczy nas, coś wam chcę powiedzieć na temat pożądliwości. Niektórzy bracia czasami mnie pytają, wiesz, ale jak uniknąć pożądliwości w czasach, jak pornografia jest wszędzie? Mówią, pornografia jest wszędzie, bracie, to się tak nie da, żeby się nie widziało. Niektórzy mówią, że im nawet samo na komputerze wyskoczyło. Ciekawe, czemu mi nigdy nie wyskoczyło. Powiem wam w ten sposób. Jeśli zaskoczy was jakiś widok, właśnie akt i pornografia, pierwsze spojrzenie to jest pokuszenie, ale drugie zależy od ciebie. Pierwsze to jest pokuszenie. No, skoczyło ci w oczy, nie mogłeś nic zrobić. Ale drugie spojrzenie zależy już od ciebie. Pierwsze to pokuszenie i zaskoczenie. Drugie to już twoja wola. A Dawid patrzył i jeszcze raz popatrzył i jeszcze raz, a potem się już zaczął patrzeć. Ja myślę, że mój język zaczął wisieć, jak się patrzył. Dawid patrzył i patrzył i ciągle patrzył. Oczy widzą i wtedy serce głuchnie. Wszystko, co znamy, głuchnie. To drugie spojrzenie to już nie jest pokuszenie. Wiecie, to jest tak, jak dzisiaj jest wiele pożądliwości. To nie chodzi tylko o tą sferę seksualną, bo tutaj tego dotyczy ten fragment Słowa Bożego. Mi się podoba, że Biblia się nie boi o niczym mówić. Zauważyliście? Porządna religijna książka tutaj by wydzieli. Ale Bóg mówi, jest tak i tak. I wszyscy wiemy, że Bóg ma rację. Ale to może być inna dziedzina. Nie wiem, czy się wam zdarzyły różne pokuszenia. Na przykład niedawno dzwoni do mnie bank, i strasznie miła pani proponuje mi kredyt. Dzwoni do mnie i mówi, dzień dobry, proponuje mi kredyt. Ja jej mówię, dziękuję, ja nie chcę. Ja nie potrzebuję takiego kredytu.
Ale czy zgodził się Pan w takim razie wysłuchać naszej oferty? Ja Panu powiem, jak atrakcyjny jest ten kredyt. Widzicie, chcę mojego drugiego spojrzenia. Ja się łatwo wytłumaczyłem. Mówię, proszę Panie, on dzwoni Pani do mnie w roamingu międzynarodowym. Mieszkam za granicą, płacimy za granicę. A to do widzenia. Nie powiedziałem, że tak daleko mam tą granicę, ale zagranica jest zagranica. Widzicie, chcą, żeby serce zostało pociągnięte, żebyś się skupił na tym, co jest złe, bo wtedy im bardziej tego pożądasz, chcieliście kiedyś coś, to wiecie, jak to jest. Ja parę razy w życiu czegoś chciałem, człowieku w nocy nawet mi się to widzi. Zobaczyłem nowy sprzęt. Ludzie, ja to muszę mieć. I myślisz, i myślisz, i myślisz. Zobaczysz coś innego. To tak działa. Chcę twojego drugiego spojrzenia, chcę twoich myśli. A wiesz po co? Bo jak myśli są zajęte pożądaniem, to wtedy nie są zajęte rozmyślaniem. I zaczynasz chcieć. I dzisiaj też wielu ludzi mówi, nie wiem, czy spotkaliście się tym w kościele, mnie to strasznie drażni. Jak ludzie do mnie podchodzą, mówią, czuję w sercu. Znacie to? Sami kardiolodzy się porobili wokół. Wszyscy czują w sercu. Wiecie, prawdę mówi Słowo Boże. Słowo Boże mówi, że serce ludzkie jest bardzo podstępne i zawodzi. A ja dzisiaj żyję w czasach, wiecie, ja jestem członkiem jakiegoś chyba kardiokościoła. Bo gdzie nie pojadę, czy w Polsce, czy w Czechach i w Ameryce nawet, ludzie czują w sercu. Tak naprawdę, co próbujemy powiedzieć, to chcemy ludziom wmówić, że to Pan Bóg. Gdy wiemy, że tak naprawdę to nie Pan Bóg, tylko my. Czyli słabo mi, jak ludzie coś czują w sercu, tak jak gdyby to było w Biblii, albo jakby to powiedział Bóg. A często ani tego w Biblii nie ma, ani tego nie powiedział Bóg, tylko czują w sercu. I Dawid poczuł w sercu. Ale jego serce nie było zgodne ze Słowem Bożym. Nie było harmonii ze Słowem Bożym. Był jakiś fałsz pomiędzy tym, co grało jego serce, a co mówi Biblia. Słuchaliście dzisiaj tutaj muzyki. Jeżeli każdy instrument będzie grał inaczej, to powiemy, że to jest co? Fałsz. Kiedy nasze serce gra inaczej, Słowo Boże mówi inaczej, to jest duchowy fałsz. Coś jest nie tak. Wiecie, grzech jak wąż złapał nasz wzrok, odczucia i zaczynamy tańczyć wokół grzechu jak zahipnotyzowani. Czytałem kiedyś o małpach, że podobno, ja nie wiem, czy to jest prawda, ja nie jestem zoologiem, ale ciekawe historie czytałem, że niektóre węże zrobią takie oczy na małpę, że ona nie może przestać patrzeć. Słyszeliście o tym? Że wąż tak się na nią patrzy, a ta małpa jest sparaliżowana strachem, a on powolutku ją owija, a ona nic nie może zrobić. I zanim się kapnie, co się dzieje? Zanim zrozumie, co się dzieje, ginie. I tak my zaczynamy czasem tańczyć taniec śmierci. Bóg się robi nagle daleki, nierealny, kościelny, niedzielny, świąteczny. A dziś jest poniedziałek i patrzymy w zupełnie inne oczy. Tu można tylko uciekać. I Dawid zapomniał. Zapomniał coś, co pamiętał dobry Józef, kiedy żona Potyfara przyszła do niego. I próbowała zdobyć jego drugie spojrzenie. I wiecie, co mówi Biblia o Józefie? Uciekł. Uciekał tak, że pogubił ubranie. Wszystko było i tak na niego. Ale Słowo Boże ma go za bohatera. Są momenty, kiedy powinieneś uciekać. Są chwile, kiedy powinieneś się wycofać. Są momenty, kiedy Bóg mówi, nie patrz. Wiecie, jest ciekawą rzecz, kiedyś zobaczyłem. Oglądałem program na chyba telewizja Discovery, już nie pamiętam, na temat samolotów. I pokazywali bombardowania, bombowce, załogi bombowców. I w jednym z tych wielkich samolotów czterosilnikowych pokazali, jak się zaczął palić silnik. Wiecie, co pilot zrobił, kiedy się palił? W powietrzu nie mógł wysiąść, pójść po skrzydle i zgasić. Tego się nie da. Skierował samolot w dół i z wielką szybkością zaczął pędzić w kierunku ziemi i nad samą ziemią poszedł w górę. I ta siła, ten podmuch, wiecie co zrobiły? Zgasiły ten silnik, ponieważ ogień nie mógł się utrzymać na nim. I myślę, że to jest dla nas wielka, wielka porada, że nasza duma nie pozwala nam iść tak szybko w dół. Nasz nos nie chce się skierować w dół, ale w momencie, kiedy grzech chce twojego drugiego spojrzenia, kiedy zaczyna się w tobie palić, to jest ostatni moment, żeby skierować nos w dół
żeby pójść w dół przed Boże oblicze i albo upadnę, albo spadnę. Pilot wie, że jeśli nie zgasi tego silnika tym strasznym lotem w dół, to i tak spadnie na ziemię, tylko skończy się to dużo, dużo gorzej. I dlatego, gdy nam brakuje pokory, zaczyna się coś strasznego. I Dawid przechodzi następny krok, zaczyna się upadek w grzech. Jeszcze trudniej z tego miejsca pokutować. Tutaj sprawy się dzieją tak szybko, że pokuta przypomina próbę zgaszenia stodoły szklanką kawy. Jak się stodoła pali, to jest za mało. To już nie jest ten etap, gdzie zło się dzieje. Tu się już dzieje, dopóki się człowiek nie spali, dopóki nie rozpłacza się nad stratami. To jest ten moment, kiedy szarańcza pożera wszystko, co zrobiłeś. To jest ten moment, kiedy płonie wszystko, co kochałeś. Tylko ty jeszcze tego nie widzisz. I jest napisane, i kazał ją sprowadzić, a gdy ona przyszła do niego, obcował z nią. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pożądają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, i wkrótce pożądliwość pocznie, zaczęło się właśnie to potem. Widzicie ten werset? To jest to potem, co się zaczęło. Dawid wszedł na granicę tego potem. Mija kolejny punkt, gdzie mógłby pokutować, gdzie mógłby coś zrobić. Jest królem, ma wszystkie możliwości, stać go i wydaje rozkaz, sprowadźcie mi ją. I kolejne zaskoczenie wam powiem. Sprowadził ją i to, co robili, nie było nieprzyjemne. Wiecie, że to, co robili, było przyjemne? Grzech jest zawsze przyjemny na początku. To jest tak, jak pierwszy raz, jak weźmą ludzie narkotyki, mówią przyjemnie. To nie jest tak, że ona przyszła, a on ją torturował. To, co robili, było przyjemne. Było fajne, grzech nie boli, grzech nie śmierdzi. Na początku. Brakło Dawidowi tego, co miał Mojżesz. O Mojżeszu jest napisane i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym. Gdyby Dawid to wybrał, byłby gdzie? Z żołnierzami w polu, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Mojżesz wolał być z ludem Bożym, niż mieć przemijającą rozkosz grzechu. Ile kredytów, ile zakupów zrobiliśmy, bo widziałem, bo czuję, bo w sercu czuję, stać mnie. To nie musi dotyczyć, jak mówię, seksu, zakupów, czegokolwiek. Zdobywanie jest przyjemne, ale to, co przychodzi potem. Fajnie, gdyby grzech bolał, prawda? Ja bym wolał, żeby grzech był bolesny. Ja bym chciał, żeby to jabłko w raju, które zerwała Ewa albo Adam, żeby miało 1000 stopni. Że jak chwyci, żeby tylko sykło, żeby się poparzyła. Nie musielibyśmy jutro iść do roboty, ani chodzić do lekarza. Ale nie miało 1000 stopni. Miało Słowo Boże. Nie rusz. I ruszyli. I wtedy zaczyna się upadek. Z trwogą patrzą na nas ci, którzy nas kochają. Mówili, prosili, zachęcają, czasem do modlitwy, ale my nie słyszymy. Przynosi w nasz dom, w nasze dzieci, w nasze rodziny, w nasze żony, braci, siostry, lęk w życie naszych bliskich. I potem nadchodzi kolejny dzień i wszystko ucicha. I nam się wydaje, że wszystko jest w porządku. I nadszedł poranek w życiu Dawida. Obudził się i miał plany na resztę życia. Ja myślę, że Batrzeba cichutko o świcie, zanim ktokolwiek wstał, owinęła się w coś i uciekła do swojego domu. Wydawało się wszystko załatwione. Może paru strażników, którzy stali na murach, widziało, ale oni się nie odzywają. Oni znają swoją robotę, wiedzą, że mają być cicho. Potem wróciła do swojego domu, jest napisane. I sprawa zakończona. Można by było powiedzieć, Dawid wstał rano z łóżka i jego myśli były takie, nie ma co panikować z tą staromodną moralnością. Załatwione, nikt nie wie. Jestem gotowy znowu być tym, kim byłem. I zwróćcie uwagę, że już nie posyła gońców, aby się czegoś dowiedzieć o tej kobiecie. Nawet nie posyła gońców, żeby się spytać, jak się ma. Ale pamiętacie, co mówił list do Hebrajczyków, który czytałem? Jaka jest rozkosz grzechu? Przemijająca. Przemijającą rozkosz grzechu. Grzech jest rozkoszą przemijającą. To jest rozkosz, która przemija. To jak ta miła pani z banku, co do mnie dzwoniła. Jak już bym wziął ten jedyny opłacalny, najlepszy kredyt,
to gdybym potem do nich zadzwonił, już by nie odebrała miła pani z banku, tylko niemiły pan z okienka. Tak jest z grzechem. Przemijająca rozkosz grzechu. Tym razem ona posyła gońców. Kobieta ta poczęła, jest napisane. Posłała więc wiadomość do Dawida tej treści. Poczęłam. Wtedy Dawid posłał do Joaba rozkaz. Przyszli do mnie Uriasza Hetejczyka. Ja tu czytam, że Batrzeba poczęła, nie Uriasz. Ale on, przyślijcie do mnie Uriasza Hetejczyka. Coś zaczyna kombinować. I wiecie, dlaczego tutaj jest jego postać? Duch Święty włożył ją tu w Słowo Boże. I nie pozwoli tego nigdy wykreślić. Aby grzech nazywał się grzech, zło by nazywało się zło, a łaska się nazywa łaska, krzyż to będzie krzyż, a wybaczenie to będzie wybaczenie. Wszystko musi mieć swoje imię u Boga. Uriasz reprezentuje to, co należało robić. To, kim należało być w tamtych podłych czasach. Uriasz reprezentuje, że to się nie zawsze opłaca. Że czasami ci, którzy chcą prowadzić pobożne życie, prześladowania znosić będą, jest napisane. Będą czasami wyśmiewani. On tu jest nie jedynie jako mąż. Jest też jako świadectwo tego, kim powinien człowiek być w tym czasie. Bo król nie spełnił tego świadectwa. Czasami, kiedy zbór się modli, woła. My mamy swoje egoizmy, swój czas. Nigdy nie zapomnę, wiecie, pewnego wydarzenia z pewnej konferencji sprzed wielu lat, która kosztowała mnie problemy. Pamiętam, głosiłem na jednej konferencji, nie wiem, może ktoś z was na niej był, to będzie pamiętał to, o czym powiem. I wyszła do przodu osoba, ciężko chora, prawie umierająca. Ledwie mogła stać na nogach, drżące nogi, ręce, łzy w oczach i mówi, bracia, pomódźcie się o mnie. Ja wstałem, żeby się modlić. I w tym momencie niektóre osoby zobaczyły, że już jest koniec i zaczęły sobie po prostu wychodzić i pogaduszki robić. Wiecie co? Nie wiem, co we mnie wtedy się stało. Ja zatrzymałem te osoby i powiedziałem, jesteście egoistami. Zmarnowaliście całe to nabożeństwo. Nic z was nie ma w kościele. Kiedy człowiek walczy o swoje życie i Kościół powinien koło niego stanąć, wy wolicie i pić sobie herbatkę, kawkę. Wynoście się, idźcie i wynoście się. Przyjdzie dzień, że wrócicie. Przyjdzie dzień, że tu będziecie stać. Ale najpierw będziecie pokutować, że kiedy trzeba było być ze sobą, kiedy był czas na przyjaźń, na bycie razem, na mówienie sobie dobrych rzeczy, kiedy mieliśmy wolność, mieliśmy możliwości, to odwróciliście się plecami. Wrócicie w to miejsce. I wiecie, nawet wtedy nie wiedziałem, po tym nabożeństwie miałem poważne kłopoty. Napomniano mnie, że jestem nietolerancyjny, że bydoczni musieli. Ja nie wierzę, że nagle 40 ludzi musi do ubikacji wyjść po moim kazaniu. Nie wierzę w to. Myślę, że to są nasze egoizmy. To jest to, co zgubiło Dawida i co zgubi nas. Ja wierzę, że wielu ludzi, nie musielibyśmy stać na wielu pogrzebach i mówić, upodobało się Panu, gdyby nam się upodobało troszkę bardziej być ze sobą. Troszkę więcej modlić, troszkę mniej spierać, troszeczkę bardziej spojrzeć na drugiego jak na człowieka i powiedzieć, wiesz co, chcę być koło ciebie, chcę z tobą się przyjaźnić, chcę cię wspierać, nie jestem taki ważny. I takim był Uriasz i mi się podoba. Wcześniej kazał ją sprowadzić Dawid, a teraz rozkaz brzmi sprowadzić jego. Zobaczcie, autorytet i dar, jaki miał od Boga, zostaje włączony do służby człowieka. Takie używanie wolności i autorytetu to jest droga do katastrofy. Grzech użyje wszystkiego, czym jest człowiek, co ma człowiek i co kocha człowiek, bo grzech tak działa, że wszystko niszczy. Dawid. Wiecie co, że to jest Dawid. Ten kochany, dobry Dawid. To ten, przed którym Goliat padł. To ten, który śpiewał Panu psalmy. To ten, który radował się w Jahwe tak, że myśleli, że zwariował z radości. To ten, który pisał piękne modlitwy. Nasz kochany Dawid zrobił jeden krok za daleko. I dzisiaj jego życie jest lekcją dla ciebie i dla mnie, abyśmy tego kroku nie zrobili. Najpierw był z Batrzebą i zniszczył ją jako żonę, a teraz niszczy jej męża. Gdy grzech nami kieruje, zaczynamy niszczyć. Wiecie, Bóg niektórych z nas stawia do służby. I kiedy Bóg cię postawi do jakiejś służby, ale zaczynasz być prowadzony egoizmem i grzechem, to zamiast w tej służbie wnosić pokój i radość, zaczynasz niszczyć.
Zaczynasz niszczyć twój zbór, twoją rodzinę, twoich przyjaciół, relacje, ponieważ grzech niszczy. I uważaj, bo Bóg wychodzi na spotkanie, ale nie wychodzi wtedy na spotkanie łagodnie. Dawid zaczyna niszczyć. To ten dobry, kochany Dawid. I zaprasza Uriasza do siebie i robi następny krok w ciemność. Uriasz do niego przychodzi, a on się go pyta, co tam u was słychać? Jaka obłuda. Uriasz przybył do niego, pisze słowo. I wypytywał go Dawid, jak się powodzi Joabowi, jak się powodzi wojsku, jaki przebieg ma wojna, co słychać? Szkoda, że Uriasz nie mógł go spytać, wiedziałbyś, co słychać, jakbyś był z nami. Ale nie mógł, bo to był żołnierz, a to był król. Król rozmawia z nim o tym, co w tej chwili nie powinno być jego teorią i gadaniem, tylko działaniem. Zamiast być na polu walki, on dyskutuje o walce. Przypomina plotkarza. Czasem w kościołach są tacy plotkarze. Plotkuje, niszczy. Ma język raz śmierdzący od plotek, ale was pyta, a wolno jeść wieprzowinę, czy nie wolno? A jest. I tak ci nie zaszkodzi. Bo masz inny problem. Pytania o powodzenie nie były szczere. Czy ktoś z nas wierzy, że Dawida obchodziło, co tam słychać? Jego nic nie obchodziło, co tam słychać. Trafił na wiernego i Bożego człowieka, a dla zła wierny Boży człowiek to jest zawsze problem. Bo nie można z nim koni kraść. Bo nie można z nim czegoś zrobić. I tu mamy tajemnicę i sporów i kłótni czasami między wierzącymi. Wiecie, jakby to pobożnie nie wyglądało, jedna ze stron zdradziła. Jakub pisze, skąd spory, skąd walki między wami? Macie spory? Spory są wynikiem duchowej zdrady. To jest tak jak obrażanie się. Ja wierzę, że człowiek, który się obraża, to jest człowiek, który nie ma nowej natury, to jest człowiek, który ma się za króla. Obrażalski człowiek swoim obrażalstwem pokazuje, krzyż nie jest moją drogą, Jezus nie jest moim Panem, to ja jestem władcą mojego życia i majestat się obraził, nie rozmawiam z wami. Człowiek Jezusa idzie za Jezusem. Nie żyje w obłudzie, ale Dawid zapomniał. Wiecie, pomyślałem, czytając ten fragment, wiedząc, że tym słowem będę się dzielił, co by się stało, gdyby w tym miejscu Dawid jednak uciekł do Pana i pokutował? Gdyby zamiast wzywać Uriasza, poszedł do tej samej sypialni, padł na twarz i rozpłakał się, powiedział, Boże, co ja zrobiłem? Ja myślę, że jeszcze wszystko by się potoczyło inaczej. Ja nie wiem, jak by to wtedy załatwili, ale myślę, że Bóg by znalazł wyjście. Natan dałby jakąś Bożą radę. Ileż życia by ocalił, ilu ludzi by nie zginęło. Bo potem, i nawet potem Bóg się okazał wielki w swojej łasce. Pomyślcie, co by się stało jeszcze w tym miejscu. Już to zrobił, stało się. I tutaj moje pierwsze wezwanie. Może jesteś dzisiaj na tej rocznicy, siedzisz tutaj. Wszyscy teraz mamy niedzielno pobożne miny na twarzy. Ale ty wiesz i Bóg wie, stało się w tobie. Może jesteś bratem, który jest po uszy w pornografii. Może siostrą, której plotkarstwo jest takie, że aż nie może się powstrzymać, żeby plotkować. Może masz jakiś inny problem, nie będę teraz wymieniał listy problemów, ale czujesz, że relacja z Panem została zerwana. To jest piękny czas, żeby popatrzeć na króla Dawida. Nie musisz iść tą drogą, zanim zabijesz to, co kochasz. Zanim powiesz słowa, które twoje przyjaciele będą pamiętać za 20 lat. Zanim zranisz tych, którzy ciebie kochają. Bo twój zbór cię kocha i Bóg cię postawił do służby. Bóg chce, żeby to wyglądało inaczej. To jest to miejsce, kiedy możesz powiedzieć, Panie, co ja robię? Wszystko mi jedno, zostawiam moje ja, zostawiam moją pychę, zostawiam moje myślenie o sobie. Panie Jezu, ratuj mnie. Jest szansa. Ale dzieje się u Dawida przynajmniej tak, jak z reguły w takich sytuacjach. Ludziom, nie wiem, czy zauważyliście to, jak oglądam wiadomości, to widzę. Ludziom, politykom, złodziejom jest często przykro dopiero wtedy, kiedy ich złapią. Kiedy byłem kapelanem więziennym, mieszkałem 5,5 roku w Rosji. Wydaje mi się dzisiaj, że to było 1000 lat temu, ale jednej rzeczy się tam w więzieniu nauczyłem. Z wieloma z tych więźniów rozmawiałem. Wielu z nich, których dopiero co przywieźli do więzienia, im było przykro,
ale jak z nimi rozmawiałem, to czułem, że im nie jest przykro za to, co zrobili. Im jest przykro, że ich złapali. Że mają duży wyrok. Dopiero po latach, kiedy doszli do siebie, przychodziły łzy pokuty i prawdziwe opamiętanie. Przestałoby mieć przykro, że ich złapali. Zaczęło być im przykro za to, co naprawdę zrobili. To była ta różnica. Ale wiecie, Dawid tego nie widzi. Dawid pędzi na oślep, zaczyna kombinować, zaczyna nakrywać grzech. Wiecie, co to znaczy nakrywać grzech? Miłość inaczej przykrywa wiele grzechów. Bo miłość niesie przebaczenie i światło, nazywa po imieniu, ale Dawid tego nie robi miłością. Dawid nakrywa grzech. Powiem wam, jak ktoś chce z was wiedzieć, co to znaczy nakrywać grzech, to chyba jedyne, co mi przychodzi do głowy, tutaj niedaleko drogi koło zboru, jest takie wielkie mrowisko, taka kopa większa niż stół. Połóżcie na ten kocyk i usiądźcie sobie na tym kocyku i zróbcie sobie herbatkę. Siedźcie spokojnie. Pierwszą minutę nic nie będzie. Ale potem to, co pod kocykiem, wylezie. Nakrywanie grzechu przypomina kocyk na mrowisku, na którym robimy sobie majówkę. Przypomina bankiet, grillowanie na silosie atomowym w Czernobylu. Jak spanie na radioaktywnym łóżku. Dawid nakrywa grzech. Takie postępowanie przyniesie mu rany. Wierność i lojalność Uriasza przeszkadzają w ukryciu grzechu. Gdy Uriasz nie daje się manipulować, bo nie można go zmanipulować. Zobaczcie, Dawid chciał, żeby Uriasz po tylu miesiącach na wojnie poszedł do żony. Dawid sobie pomyślał, zobaczy swoją piękną żonę. Potem odkryją, że jest w ciąży, będzie pewna, że to z nim. Ale Uriasz był zbyt prawy. Nie, to nie jest czas na radość. To jest czas, żeby stać ze swoim zgromadzeniem, ze swoim wojskiem, żeby być tam, gdzie jest moje miejsce. I nie zgadza się. Jeśli się tak nie zgadza, to trzeba co z nim zrobić? Upić go. Zobaczcie, to nie komuniści na ten pomysł wpadli. Upić! Jak się kogoś upije, to powinno działać. Ale Uriasz jest trzeźwy i wie, co chce. I nadal, pomimo, że skorzystał z gościny, śpi w bramie i nie ustępuje na żadnym poziomie. I kiedy wierność nie poddaje się manipulacji, zaczyna wzbudzać nienawiść. I to będzie Uriasza kosztować? Stanowisko? Nie. Życie. Uczciwy Uriasz wraca na wojnę, a wiecie, co wiezie na wojnę? Własny wyrok śmierci. To nam coś pokazuje. To był człowiek, któremu można było ufać. Dawid nawet przez chwilę nie myśli, że Uriasz mógłby to przeczytać. Tak prawy. I posyła go na śmierć. Robi krok w ciemność, krok w mrok. Jeszcze bardziej. Grzech rodzi grzech. Czas nieprawdy zaczyna rządzić w miejscu prawny. Straszny czas człowieku powołanym, by być świątynią Bożej obecności. To się dzieje wiele razy. To się działo pierwszy raz, kiedy ten, który ciebie kocha, zaczął się przechadzać po tym pięknym ogrodzie i zaczął wołać: Adamie, gdzie jesteś? To się dzieje tutaj. Dawidzie, dokąd idziesz? A może ile razy Duch Święty wołał do mnie: Mirek, co ty robisz? Mirek, czy ty nie wiesz, że ja cię kocham? Czy ty wiesz, skąd ja cię wziąłem? Stoję dzisiaj przed wami jako grzesznik zbawiony krwią baranka. Nie mówię o grzechu jako teorii, mówię o grzechu jako praktyce, ponieważ jestem grzesznikiem zbawionym jego krwią. Zobaczcie, jakie są kroki Dawida do tego miejsca. Zobaczcie, do czego doprowadziło bycie w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie i robienie tego, co nie mówi słowo. Najpierw było pożądliwość, potem było cudzołóstwo, potem hipokryzja, potem oszustwo, potem zdrada, a teraz morderstwo. I dziwimy się jeszcze, że Jezus mówi, a ja wam powiadam, ktokolwiek choćby się gniewa na swojego brata. Jezus zna te nasze kroki. On wie, dokąd to poprowadzi. On wie, że jeśli zaczniemy się gniewać, to ktoś powie, przecież to wcale nie oznacza śmierci. A ja wam powiem, że kiedy małżeństwo się gniewa, to jest śmierć małżeństwa. Kiedy Kościół się gniewa na siebie, to jest śmierć Kościoła. Dzisiaj wiele zborów jest słabych, małych i nawet się już pomodlić nie umią razem. Bo gniew zaślepił oczy i wypalił im oczy. I ten cud przywrócenia duchowych oczu może dać tylko Jezus. To się dzieje dziś. To dziś decydujesz. Dziś jest dzień zbawienia. Dziś Duch Święty może do ciebie mówić.
I królowi przynoszą złe wiadomości z wojny. Gdyby był tym Dawidem, którym był kiedyś, to wstałby z tronu, wyciągnąłby miecz i powiedziałby: jakoż żyje Pan, zabili Uriasza. Gdybyś był tym, na kogo Bóg cię powołał, bracie i siostro, gdybyśmy byli zawsze tym, do kogo nas Bóg by powołał, to nie mówiliśmy: dobrze tak temu bratu, dobrze mu się stało. To nie cieszylibyśmy się z tego, że nasz brat, którego nie lubimy, ma problemy. Ale ponieważ jesteśmy czasami w takim samym duchu i dzisiaj Duch Święty chce napomnieć tych, którzy w nim są, to kiedy ktoś z kościoła ma problemy, kiedy sąsiad ma problemy, kiedy ktoś inny ma problemy, to my mówimy: a dobrze mu tak. Niech mu się dzieje. Czy to jest jeszcze czyste serce? Czy do tego nas powołał Bóg? Powinniśmy płakać za każdego człowieka, którego straciliśmy w kościele, bo Bóg powołał ciebie i mnie, żeby się ludzie nawracali i poznawali Jezusa. A ilu ludzi przez niejednego z nas nie ma dzisiaj w kościele? I my myślimy, że tak sobie z tym pójdziemy dalej? Tak nie będzie. Przyjdzie dzień twojego wołania i Bóg ci przypomni o tej pokucie. My myślimy, że tak sobie możemy lekko traktować te rzeczy. A to jest nauczanie. Duch Święty dziś mówi do serca Kościoła. Bóg mówi: daję wam łaskę, macie rocznicę. Jesteście tu, bo to jest moja wola. Ja was zasadziłem, znam wasze przyjście, wasze odejście. Znam dzień waszego narodzenia i znam datę, która będzie na waszym nagrobku. Dokąd idziesz, Dawidzie? Dokąd idziesz, Mirek? Dokąd idziesz ty? Dzisiaj ci Duch Święty przypomina: pogódź się. Pomimo złych wiadomości, król nie mógł się nie gniewać. Zginęli najlepsi żołnierze. Oprócz Uriasza zginęło jeszcze kilku, ale Dawid już nie stoi z mieczem i nie mówi: jako żyje Pan, nie zostawię tego tak. Dawid mówi: no trudno, bywa. Przypomina mi nas na pogrzebach. Upodobało się Panu i zabrał siostrę i brata. A ile myśmy się o niego modlili? Ile żeśmy stali jako zbór w poście? Ile żeśmy stali za tym człowiekiem, żeby przeżył? Rzekł głupi w sercu swoim: nie ma Boga. I Dawid wchodzi w to miejsce. Czy to możliwe, że Dawid może wchodzić w takie miejsce? Rzekł głupi w sercu swoim: nie ma Boga. Wiecie, co to znaczy, te słowa? My myślimy, że to chodzi o ateistów. Nie, to nie chodzi o ateistów. Że głupi w sercu swoim, to chodzi o to, że próbujemy żyć z grzechem, jakby się nic nie stało. Że próbujemy żyć, jak gdyby właściwie wszystko było w porządku. Że głupi w sercu, nie ma Boga. Skarlały i znikczemniały ich uczynki. I nie ma, kto by czynił dobro, mówi Słowo Boże. A Jahwe z nieba spogląda na ludzi i patrzy, czy jest kto mądry, kto by szukał Boga. To jest przesłanie tego psalmu. Czy jest kto mądry, kto by szukał Boga? Czy już nikt nie poszukuje? A gdy żona Uriasza usłyszała, że Uriasz, jej mąż, zginął, opłakiwała swojego męża, lecz gdy przeminęła żałoba, posłał Dawid i sprowadził ją do swojego domu i została jego żoną. I urodziła mu syna, lecz ten postępek, który popełnił Dawid, nie podobał się Panu. I w świeckim filmie, gdyby ten film nagrywał świat, byłoby napisane: i żyli długo i szczęśliwie. Ale tak nie jest. Bóg nie planował tego tak zostawić. To oznaczałoby destrukcję Dawida. Dawid stałby się takim samym królem jak Achab. Mija około roku. Wydaje się, że właściwie da się jakoś z tym żyć. Myślę, że w tym czasie Dawid nie napisał żadnego psalmu. Jakoś ta rzeka psalmów wyschła. Mija rok. Jakoś da się żyć. Może dzisiejsza historia da niektórym z nas odpowiedź, dlaczego od jakiegoś czasu w naszym życiu się nic nie dzieje? Dlaczego nasze modlitwy, chociaż się modlimy, nie przynoszą odpowiedzi? Niektórzy ludzie żyją bez sensu i nie chcą tego zauważyć. Modlimy się, brak odpowiedzi. No raz możemy to przeżyć, myślimy sobie, Bóg nie musi przecież zawsze odpowiadać. Ale nie jest tak, że Bóg zawsze nie odpowiada.
i żyjemy życiem bardziej bezsensownym niż życie alkoholika. Modlimy się, Bóg nie odpowiada. Mówimy, to nic, pomodlę się drugi raz. Modlimy się drugi raz, Bóg nie odpowiada. Modlimy się trzeci raz, Bóg nie odpowiada. Modlimy i ciągle nie ma odpowiedzi. I nie zadajemy sobie pytania. Panie, czemu nie odpowiadasz na moje modlitwy? Czemu rzeka wyschła? Czemu moje życie duchowe jest suche? Czemu cała przygoda z Kościołem to jest niedzielne nabożeństwo? Coś wam powiem, wolałbym być pijakiem niż religijnym człowiekiem. Bo pijak chociaż ciut się sam pocieszy. A religijny człowiek, mało że jest żałosny w własnym domu, to jest żałosny w kościele. Bo niesie tylko smutek i rozczarowanie. Pijak chociaż nie mówi, że reprezentuje Boga. Nie interesuje mnie religijne życie. Chcę żyć z Jezusem. Chcę się cieszyć Jego wybaczeniem. Chcę doświadczać wylania Ducha Świętego. Chcę rozmawiać z moim Panem. Może ta historia da nam pytanie: Panie, czemu jest cisza wokół mnie? Kiedy ostatni raz rozmawiałeś z Panem? Kiedy ostatni raz mogłeś komuś patrzeć w oczy i powiedzieć: Pan mi pokazał, Pan mi przez swoje słowo powiedział, i nie musiałeś mówić, że czujesz w sercu. Ale Bóg tego tak nie zostawi. Bóg wysyła do Dawida Natana. Prorok staje przed nim z narażeniem życia. Dawid szanuje Natana, znają się wiele lat. Dawid wie, że Natan to jest Natan, to nie jest byle kto. Ale z narażeniem życia staje przed królem, wiecie, jak zrobił to, kto wie, co może jeszcze. I Słowo Boże mówi, wtedy Pan posłał Natana do Dawida, a ten przyszedłszy do niego powiedział, ta historia jest niesamowita, przeczytam ją, wiem, że ją znacie na pamięć, większość z was, ale jest przepiękna. W pewnym mieście było dwóch mężów, jeden bogaty, drugi ubogi. Bogaty miał bardzo wiele owiec i bydła, ubogi zaś nie miał nic oprócz jednej małej owieczki, którą nabył i żywił, a ona wyrosła u niego razem z jego dziećmi. Z chleba jego jadła, z kubka jego piła, na łonie jego sypiała i była mu jak córka. Pewnego razu przybył do męża bogatego podróżny, żal mu było wziąć ze swoich owiec czy ze swojego bydła, aby je przyrządzić dla podróżnego, który do niego przybył. Wziął więc owieczkę tego męża ubogiego i ją przyrządził dla męża, który do niego przybył. Wtedy Dawid, jest napisane, wybuchnął wielkim gniewem na owego męża i rzekł do Natana, jako żyje Pan, na śmierć zasługuje mąż, który tak postąpił. Za owieczkę zapłaci w czwórnasób, dlatego że taką rzecz uczynił i że nie miał litości. Ja sobie mogę teraz wyobrazić, jak Natan podniósł palec i powiedział, królu, to ty jesteś tym mężem. To jest to, co zrobiłeś. To ty jesteś, Dawidzie. Wyobraźcie sobie minę króla. Ja myślę, że jak coś trzymał w ręce, to mu wypadło. Może trzymał pozłacany kielich z winem i usłyszeli tylko brzdęk na podłogę, jak spadł i wylało się wino i stał i patrzył i dochodziło do niego, Bóg wie. Bóg nie dyskutuje. Bóg wie. Uriasz nie był kimś wielkim, ale grzech jest wielki. I Natan po chwili milczenia, kiedy już przebrzmiał upadek kielicha, kiedy król, ugięły mu się pod nim nogi, kiedy strażnicy nie wiedzieli, czy mają wyjść, czy stać, Natan dalej mówi, ty wprawdzie uczyniłeś to potajemnie, jednak ja uczynię to wobec całego Izraela przy blasku słońca. I wiecie, co do dzisiaj się tą historię opowiada. Wtedy rzekł Dawid do Natana, i to są te słowa, do których chciałem dziś dojść. Zgrzeszyłem wobec Pana. Natan zaś rzekł do Dawida, Pan również odpuścił grzech, nie umrzesz. Aż by się chciało powiedzieć, że Bóg to za prosto załatwił, prawda? Powinni go co najmniej torturować, byśmy powiedzieli. Albo do więzienia. A Bóg mówi, dziś jeszcze będziesz ze mną w raju, do złoczyńcy na krzyżu. A Bóg mówi do Dawida, nie umrzesz. Konsekwencje będą, ale nie umrzesz. Zgrzeszyłem wobec Pana. Słowa, które noszą prawdę, nadzieję i nasze ocalenie. Gdybyśmy w naszych kościołach częściej to mówili Bogu, częściej tak spojrzeli, częściej pozwolili Duchowi Świętemu do siebie przemówić, to doświadczalibyśmy niesamowitych rzeczy. Doświadczalibyśmy Bożego prowadzenia. I wiecie, co się stało dalej? Natan powiedział, co Bóg mu kazał, a potem wyszedł i zostawił z tym króla. Ja mam wyobraźnię, ja sobie wyobrażam, co się działo dalej. Co byście zrobili po czymś takim? Powiedział, co miał powiedzieć i wyszedł.
Ja sobie mogę tylko wyobrazić, co się dalej stało. Wiecie, myślę, że co się stało? Myślę, że Dawid stał jeszcze jakiś czas, a potem się odwrócił i powoli poszedł do swojej sypialni. Myślę, że upadł na kolana, rozpłakał się, a potem wziął do ręki pióro i zaczął pisać drżącą ręką. Stwórz serce czyste we mnie, Boże mój. I nie pisał od razu całości. Myślę, że był wstrząśnięty, a prawego ducha we mnie odnów. Myślę, że papirus był mokry od łez, a potem dalej pisał: nie odrzucaj mnie od oblicza Twojego dzisiaj. Myślę, że przypomniał sobie chwilę, kiedy radował się z Panem, kiedy tańczył przed Nim, kiedy bił niedźwiedzia, lwa, kiedy padł martwy Goliat, a Izrael wydał okrzyk radości. Przypomniał sobie, jak to było, kiedy Pan był obok i przywróć mi radość Twojego zbawienia. I to jest to, co wielu z nas powinno dzisiaj zrobić. To jest to, co odnowi Kościół w naszym rejonie. To jest to, co odnowi Kościół, z którego jesteś. To jest to, co odnowi chrześcijaństwo. Ludzie są zmęczeni pobożnymi nabożeństwami. Ludzie są zmęczeni tym, że nie mamy dla nich żadnej odpowiedzi. My tylko wiemy, co jest nie tak w ich życiu, a nie w naszym własnym. Ale Duch Święty jak Natan przychodzi i mówi: chodź do mnie. Rzekł do mnie Pan, będziemy się prawować. Prorok mówił: będziemy się prawować, mówi Pan. I chociaż życie jest jak zakrwawiona szmata, stanie się jak biała tkanina. Chodź. I Dawid pomimo klęski wygrywa. Czy to nie jest czas, kiedy powinniśmy zmieniać chrześcijaństwo? Chrześcijaństwo się nie zmieni przez to, że będziemy czytać strony internetowe, które zajmują się wyławianiem odstępstw i opluwaniem tych, którym się coś w życiu pomyliło. Chrześcijaństwo się nie zmieni przez to, że będziemy patrzeć na inne kościoły i mówić, że oni nie mają racji, na szczęście my mamy. Chrześcijaństwo zmieni się przez to, kiedy jeden, drugi, piąty i dziesiąty człowiek zacznie się modlić: stwórz serce czyste we mnie, Boże mój. Powstańmy do modlitwy. Spędźmy czas w modlitwie. Panie, chcemy z głębi naszego serca pomodlić się do Ciebie teraz. Proszę Ciebie, Panie, aby słowami tej modlitwy modliła się teraz każda dusza, każde serce, które zrozumiało to ciężkie słowo, które położyłeś dzisiaj na nas. Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej. Według wielkiej litości swojej zgładź występki moje. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach Twoich, abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, czysty w sądzie swoim. Oto urodziłem się w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka moja. Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy i objawiasz mi mądrość ukrytą. Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę. Daj, bym usłyszał radość i wesele. Niech się rozradują kości, które skruszyłeś. Zakryj oblicze swoje przed grzechem moim i zgładź wszystkie winy moje. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a prawego ducha odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z wybawienia i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Amen.